Bardzo dziękujemy. Z przyjemnością zaraz sobie tego posłuchamy. Dobrze, tak. Ja muszę mała toaletka i na zebranko. Wezmę się tylko ubiorę. Dobrze? Tak, tak, oczywiście. Po czym spotkaniu z kimś z telewizyjnej w Warszawie, mówię o tym zaginiętym samochodzie, cóż tu się dzieje, pani? No mówi, pierwsze słyszy. No co wy, kurwa, nie wiecie, co się dzieje w regionie? Nie wiecie, że wam samochód zginął ze sprzętem? Okazało się, że żaden samochód nie zginął i w ogóle nic takiego się nie stało. Natomiast ktoś sfingował po prostu kradzież tej taśmy i po prostu, że, no i po prostu tak się sprawa rozeszła po kościach, że nikt nie widział tego, że ktoś nie skręcił tego, co miał skręcić. Proszę pana, takie długie rozpęty, meki, to jak Sebastian włączy, to jeszcze to trwa? Jeden. To jest pytanie. Do wykonawców wszystkich mam prośbę, proszę nie kłaść mikrofonów na podłodze, za kulisami. Bo jak na koncercie taki numer będzie, to jest dziura. Od odpuszczenia, jak Sebastian włączy. Nie, normalnie po prostu w momencie, kiedy naciska klawisz, to jest automatycznie początek, który gra. Ja nie słyszę tego początku, nie wiem, czy on to włączył. Nie wiem, czy tam jest to podłączone prawidłowo, po prostu nie. Dziękuję. Lulu Cafe, cytuję, oddał jakiemuś inspicjentowi łysemu z mikrofonem na głowie, na głównym mikrofonie. Wiem, że któraś z wytwórni, chociaż nie wiem, która pierwsza płytowych, wprowadziła bardzo sprytny sposób, bo jednak jak utwór jest na pierwszym miejscu listy przebojów, jest wokół niego większy szum. I wymyśliła sobie, że zatrudni fanklub danego wykonawcy do tego, żeby zaczął dzwonić. Potem, jeżeli okazało się, że fanklub to za mało, zaczęli pewnie dzwonić pracownicy tej firmy. Potem zorientowały się inne firmy i sytuacja jest absolutnie demokratyczna, ponieważ dzwonią wszyscy. Czy to nie jest coś jakieś takie formy oszustwa? Nie, to jest forma oszustwa. To jest niewątpliwie forma oszustwa. W tym roku pewne nowum, bo już nie tylko za pomocą kartek pocztowych można było głosować, ale również za pomocą internetu. Tak, przepraszam, to pojedziemy jeszcze raz. Przepraszam bardzo. Dobrze. Wyczyścimy to i będzie super. Ja się nie słyszę, prawda? Super, jedynka z kategorii debiut otrzymuje Kaja Paschalska. Wprowadziliśmy taki zapis w regulaminie, że raz na tydzień można było oddać głos z jednego komputera i system wychwycił taki komputer, który oddawał za dużo głosów. Nie chcesz powiedzieć, w jakiej wytwórni? Nie, myślę, że niech to zostanie tajemnicą. Zobacz na publiczne. Zobacz, kto śpiewa. Już na wierzcie, już nie wiemy. Statyści się bawią, kochanie. Pierwszym zwycięzcy dowiedziałem się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Dyrektorzy telewizji publicznej programu pierwszego mieli przez pewien czas dosyć takie, nazwijmy to, smętne miny, dlatego że jeden, nazwijmy to, z członków zespołu, który zwyciężył w efekcie, chodził po Warszawie, przyjechał taki uradowany i mówił o tym, ponieważ był spoza Warszawy, chodził i mówił uradowany o tym już przed świętami Bożego Narodzenia, czyli 7-8 miesięcy przed festiwalem w Opolu. Budka Suflera otrzymała 9883 głosy. My byliśmy generalnie zadowoleni z tego, że to się w ogóle nie ukazało, ale do pewnego stopnia przyczyniło się to do rozpadu Homo Twist. Tak samo zresztą jak działania przyczyniły się do rozpadu Pudelsów.
Więc jeżeli chodzi o to, co ty zamierzasz pokazać w filmie, że show biznes gnoi ludzi, to muszę powiedzieć, że tak jest. I faktycznie Hamotuiz i Pudersi w dużej mierze rozpadli się z powodu tego, że ta grupa ludzi nie potrafiła sobie poradzić w show biznesie, który okupują często dyletanci i to tu kryć amatorzy. Teraz ten moment. Kochani, Fryderyk 2001 w kategorii album roku. Rok idzie do... W tym roku miałem sytuację następującą. Jechałem na ceremonię rozdania Fryderyków i miałem taki folderek i pomyślałem sobie, zabawię się w proroka, ale nie proroka, który będzie tutaj typował swoje typy, tylko tak jak znam branżę, kto wygra. I to było zdumiewające, bo tam było bardzo, bardzo dużo kategorii, nie trafiłem dwóch. Później przejrzałem to, porównałem, pomyślałem sobie, o Jezu. To jest chamstwo po prostu. To można powiedzieć, że jeżeli decydujemy się na takie nagrody, jeżeli robimy imprezę, no to powinniśmy wszyscy siedzieć na tej imprezie i oglądać wszystko. Nieważne, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Ludzie, którzy słuchają klasyki, którzy przyszli tam na te nagrody, oni siedzieli, słuchali Skiby, słuchali ONA i nie wychodzili. Ja też chciałem podziękować wszystkim, którzy tu zostali, bo w bezczelny sposób opuściło połowę ludzi sale, jak byli nominowani, muzyka poważna. O, wielkie dzięki dla was przede wszystkim. No tu jest ale. Ci państwo są ze mną. Okej, okay, proszę bardzo. Super. Nie dojdziesz do niczego, nawet przez siedmiomilowe buty. Zrozumie dobrze, nie ma dróg na skrót, nie ma dosyć pieprzenia o tym, co możesz zdobyć. Nie robisz nic, ale nadal myślisz, co by było, gdyby to wszystko się inaczej ułożyło. Napisałem taki artykuł pod tytułem Płyty są za drogie. Okazało się, że napisałem coś absolutnie, absolutnie zakazanego. Wszyscy wiedzą, że płyty w Polsce są zdecydowanie za drogie. I to jest jakby przyczyna wszystkich klęsk show biznesu. Po pierwsze, jest to przyczyna piractwa w istocie, bo gdyby płyty były tańsze, to piraci by musieli być drożsi, w ogóle by nikt od piratów nie kupował. Po drugie, jest to przyczyna niskich nakładów płyt. Nagle się okazało, że polskie płyty można sprzedawać, a nie to, że można. Należy sprzedawać poniżej 30 zł nawet w najdroższych sklepach, bo nikt ich nie chce kupować. A jeszcze kilka lat temu mówiono nam, że polskie płyty będą dorównywać ceną płytom zagranicznych, które, jak wiemy, w sklepach są sprzedawane po 60 zł. I co się stało? Nagle teraz mogą kosztować 30 zł, a dawniej nie mogły kosztować? Przy trzeciej płycie, tam się tej płyty sprzedało wtedy, nie wiem, 30 tysięcy. No i to nie był najlepszy wynik jak na rynek polski. No ponieważ mieliśmy podpisany kontrakt z Sony, to naprawdę mieliśmy totalny stres, że po prostu jest koniec, nie? Wylatujemy. Bo w tym kraju, w tym rynku, jak się po prostu firma stwierdzi, że masz troszkę za małą sprzedaż, no to po prostu do widzenia. Nie? Czyli co? Podwójna moralność? Tak, ta podwójna moralność istniała od samego początku na tym rynku, ponieważ płyty zagraniczne są za drogie. A dlaczego są za drogie? Nie dlatego, że kosztuje tyle licencja, produkcja, że tyle producent na zachodzie sobie liczy. Nie. Dlatego są tak drogie, ponieważ zachodni rynek obawia się importu polskich wydawnictw płyt zachodnich do siebie, ponieważ tam jest zmowa wielkich koncernów i trzymana jest cena. Po jakim czasie się skończyła euforia od momentu wydania płyty? To tak stopniowo się stało. Tak. Po singlu jeszcze było dobrze, było trochę recenzji, to my je dostawałyśmy. W tym momencie jeszcze czuło się takie zainteresowanie, a później już tak jakoś przestano do nas, że tak powiem, zaprzestano telefonów do nas.
albo sporadycznie do nas dzwoniono. Kiedyś jak prosiłyśmy, żeby ktoś z firmy do nas zadzwonił w jakiejś tam sprawie, to telefon był natychmiast. Teraz prosimy, żeby ktoś do nas zadzwonił i czekamy, 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 czekamy. Także tak jakby to się wszystko płynnie rozleciało. No tak. To proszę, żeby Sebastian nacisnął ten klawisz. Może tam jest napisane coś. On nacisnął i to u niego gra, ale u mnie nie gra. Dlaczego to nie gra u mnie w odsłuchu w słuchawkach, tego nie wiem. Dobra, poproszę jeszcze raz to odpalić. A to się nie da zagrać z gitarą tego utworu po prostu? Przepraszam cię za to, że wywróciłem całe życie. W zakładzie fryzjerskim trzy dziewczyny, które dostały się do szansy na sukces, przygotowują się do roli bycia gwiazdami. A to jest, jak ich mówię, specjalny fryzjer? To jest specjalny zakład fryzjerski, w którym czeszą się polskie aktorki i gwiazdy, piosenki. Ciemno już, noc nadchodzi, głucha. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Jeden z najmodniejszych zakładów fryzjerskich, który w ogóle nie reklamuje się, nigdzie nie ma winiety tutaj tego, że jest to zakład fryzjerski, dlatego że oni nie muszą się reklamować. Już tego samego dnia do Gazety Wyborczej do Adama Michnika spłynęło 5 donosów na mnie, że to jest w ogóle skandal, że ja pracuję w Gazecie Wyborczej, że porządny dziennik zatrudnia takiego człowieka, który pisze takie rzeczy, że płyty są za drogie i tak dalej, i tak dalej. Szóste pismo tego samego dnia przyszło ze SPAW-u. Te kolenne i inne panny, bo się nagle pojawiło strasznie dużo panien, nagrywały kolejne takie same albumy. To metafora, spukany gołąb, powiedz mamie, czemu rano usta cię bolą. Zero szans na bounce ze spinaczem, szanuj siebie i spadaj, ja widzę to inaczej. Albo, co też było wielkim paradoksem i przerażającą sytuacją, one wszystkie pomyślały, że one teraz będą śpiewać soul. W Polsce zima, chlapa, słońca nie ma, a my mieliśmy Maryję Carey, Whitney Houston, Toni Braxton, tylko się nazywały Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Kasia Kowalska, która zachciała być nawet Barbarą Streisand. I one myślały chyba, i jej ich wydawcy, że to tak po prostu nadal będzie te 200-300 tysięcy. Już Ryszard Rynkowski tam będzie, tak? Myślę, co nie, on będzie o 16, bo będzie próba o 13. A nagranie samo? O 16. O 16. 3 godziny. Kiedy emisja programu? Nie w tą niedzielę, tylko w następną. Ta postawa, zobacz jak śpiewać. No. Zostałem wpisany na czarną listę. Przez blisko rok nie dostawałem żadnych przesyłek z firm fonograficznych. Czy w ogóle można mówić o niezależności w showbiznesie? Myślę, że tak naprawdę to nie. Ale jest tylko kwestia tego, na ile jak się rano golisz, to możesz popatrzeć na tego faceta w lustrze. Wiesz co, tam gdzie jest komercja w sensie kasowym, to takiej niezależności wręcz nie może być. Szczególnie chyba teraz, kiedy czasy są takie, jakie są. Ale obronić siebie nawet w takich warunkach to chyba jest możliwe. W tej chwili kończy się moim zdaniem to wszystko jednym wielkim krachem polskiej fonografii. Został sporządzony raport z SPAW-u, który został przesłany do Międzynarodowej Agencji IFPA. Raport ten nie jest upubliczniany, ponieważ pokazuje, jak w tragicznej sytuacji znajduje się polska fonografia. Myślisz, że bez odejścia tych ludzi cokolwiek się zmieni na lepsze? Od decydentów show biznesu. Wiesz, to jest tak jak, no wiesz, wszystkich można by było wymienić na lepszy model. W ciągu ostatniego półrocza sprzedaż
nośników spadła o 40%. Jesteśmy w tej chwili trzecim najbardziej upadającym rynkiem na świecie. Pierwsza jest Argentyna, druga od końca jest Wenezuela, 80%.